Hej, witam Was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, dzisiaj w news właściwie specjalny, bo możliwe, że ostatni. Ten news jednocześnie jest z pytaniem do Was, czy dalej powinienem robić tego typu materiały, czyli informować Was, jakie misje są dostępne w World of Tanks. Dlaczego pytanie? Otóż dlatego, że wreszcie Wargaming poszło po rozum do głowy i wszystkie te misje mamy wyszczególnione w grze. Po lewej stronie na górze macie ikonkę misji, na nią wystarczy kliknąć i tam to wszystko się wyświetla, co powinniście zrobić, żeby otrzymać jakieś tam nagrody. Dzisiaj wyjątkowo i być może właśnie po raz ostatni robię taki właśnie news, ponieważ misja jest no niesamowita. Dodatkowo chciałbym tutaj przedstawić jakąś swoją teorię spiskową, kolejną. Dlaczego to tak jest? Dlaczego mamy tę misję? Wszyscy oczywiście mówią, że dlatego, że War Thunder nadchodzi, który zniszczy totalnie Wargaming, już w ogóle praktycznie ta firma nie istnieje i tak dalej. Dlatego dają nam co tylko można. Otóż moja teoria jest troszeczkę inna. Może to być jakiś tam częściowo, powiedzmy, powód, ale moja teoria jest troszeczkę inna. Ale od początku. Po pierwsze, założę, słuchajcie, pod tym filmem będą dwa moje wątki, przepraszam, wątki, moje dwa komentarze, w którym będzie napisane w jednym robić dalej takie materiały, w drugim nie robić. I po prostu wy łapkujecie. Jeden łapkujecie, jeżeli ktoś nie chce, żebym robił, to po prostu daje łapkę w górę w tym moim komentarzu, gdzie jest napisane, że mam nie robić. I dzisiaj pod koniec dnia, czy tam za dwa dni, będę dokładnie widział, jakie są Wasze życzenia. Jeżeli dużo będzie tych osób, które będą chciały nadal te materiały, no to dalej będę je po prostu robił. A ci, którym się to nie podoba, zwyczajnie nie będą tych filmów oglądać. Myślę, że to też jest dobre rozwiązanie. Ale zacznijmy od początku. Otóż mamy event, który będzie trwał zaraz, od dzisiaj, od godziny 7.10 do 7.10, 17, a to będzie chyba wtorek. I mamy naprawdę fajne nagrody, zwłaszcza jedną i dlatego robię w sumie ten materiał, bo tak to bym nie robił. Mamy tak, przychody wszystkich standardowych pojazdów 3 i 4 o 80%, przychody wszystkich standardowych pojazdów 5 i 6 o 50%, dwukrotnie więcej doświadczenia dla załogi wszystkich pojazdów z 7 i 8, bardzo fajnie. I trzykrotnie aż więcej doświadczenia dla załogi wszystkich pojazdów z 9 i 10. Super sprawa, jak tam ktoś sobie szkoli załogę. Czym wyższy mamy ten czołg, tym ta załoga jest lepsza i wolniej rośnie to jej szkolenie. Natomiast tutaj zobaczcie, jak to jest fajnie ułożone, że właśnie czym w lepszym czołgu, tym większy jest mnożnik. Bardzo fajna sprawa, podoba mi się to. 50% zniżki na następujące pojazdy premium i tutaj macie wyszczególnione. To są słabiutkie takie, powiedzmy, pojazdy, ale najbardziej takim flagowym pojazdem, który tutaj jest najlepszy moim zdaniem, to jest właśnie FCM 36 PAK 40. Ja, nie wiem, tam ze 2 czy 3 bitwy tylko nim zrobiłem, ale jest to niesamowity. Tedek ma naprawdę świetny zasięg widzenia, bardzo fajne działo, taki, powiedzmy, współczesny francuski Marder, można powiedzieć, bo ten Marder, który jest w drzewku niemieckim, w niczym już prawie oprócz wyglądu nie przypomina tego, który był kiedyś. Dobra, jedziemy dalej, bo nie chcę, żeby to długie było. 50% na zniżki na insygnia, to mnie w ogóle nie interesuje. Zniżki na dostęp do konta premium, 3 dni za 250, 7 dni za 650 golda. Jak ktoś tam chce sobie kupić, no to fajna sprawa, bo 3 dni kupuje i akurat ten event może sobie pograć. Misje są na początku bardzo ubogie, czyli jak wygramy bitwę, dwukrotnie więcej doświadczenia za stoczoną bitwę, ale po uzyskaniu bonusu za pierwsze zwycięstwo w danym dniu. I mamy, że raz dziennie dla każdego czołgu. Jak to należy czytać? Otóż słuchajcie, jak wchodzicie do garażu, pierwsza bitwa wygrana zawsze daje wam razy 2. Z tą misją druga misja, bitwa wygrana, również daje wam razy 2. Czyli tak jakby dwukrotnie możecie to zrobić. Na tym ta misja polega. Następnie misja as pancerny. Zadać więcej uszkodzeń w bitwie niż jakikolwiek inny gracz dla obu drużyn, 50% więcej kredytów za stoczoną walkę. No, tego typu misje bywały dużo lepsze. Wystarczyło być w pierwszej trójce swojego teamu, żeby mieć plus 50%. Tutaj niestety to jest już dosyć trudne. O ile poprzednio udawało mi się, wystarczy, że brałem ISA 6 i tam w tej pierwszej trójce zawsze się praktycznie znalazłem, no powiedzmy w 80% bitew, o tyle tutaj zrobienie największej ilości
obrażeń w bitwie, to już nie jest aż takie proste, aczkolwiek spokojnie to można zrobić. Praca zespołowa. Zdobyć jeden z następujących medali. Wsparcie, służba patrolowa, towarzysze broni. Oczywiście najłatwiej moim zdaniem jest zrobić wsparcie, chyba że tam gracie w dwuosobowych plutonach jakimiś czołgami, takimi naprawdę na przykład isami 3 czy coś, no to wtedy spokojnie się uda to zrobić. I mamy trzykrotnie więcej doświadczenia dla załogi. Pewnie skumuluje się to z tamtym, także no, znowu załogi nam się będą bardzo szkoliły, tylko w bitwach losowych. I misja specjalna, sesję gniecenia stali. Słuchajcie, ten news robię ze względu na tą misję, ponieważ jeszcze czegoś takiego nie było. Przecierałem oczy ze zdumienia. W związku z tą misją muszę zrobić następną szkołę czołgisty, która będzie albo jutro, albo pojutrze. Szkoła czołgisty tym razem nie będzie jak grać, ale na co wydawać nasze pieniążki. Mniej więcej, bo może tak. Bo te misje już są tak złożone, że chyba taki materiał trzeba zrobić dla tych graczy przynajmniej, którzy nie orientują się za bardzo w tej całej ekonomii wargamingu. Otóż zobaczcie, co tutaj mamy. Zniszczyć 60 pojazdów przeciwnika następującymi czołgami. Przez 3 dni musimy zniszczyć 60 pojazdów. I tak, 20 typem T-34, 20 czołgiem Churchill 1, 20 również Stugiem 3. Jeżeli o mnie chodzi, to ja akurat jestem kolekcjonerem czołgów, tam wiecie, że mam ich ponad 80 i wszystkie te 3 pojazdy u siebie mam w garażu, także nic mnie to nie kosztuje. Do tego powiem wam, że gra Stugiem 3 to jest czysta przyjemność i te 20 fragów wpadnie bardzo szybko moim zdaniem. Gra Churchillem 1 również jest, no, jeżeli ktoś jest przyzwyczajony chociaż troszeczkę do wolnych pojazdów, to jest bardzo szybko. Natomiast żeby typem T-34 zdobyć 20 fragów, no to już jakieś tam umiejętności trzeba mieć, bo moim zdaniem tym czołgiem najwolniej to się nabije. Ale słuchajcie, najlepsze są nagrody, naprawdę. A więc przede wszystkim, tak, nie mylicie się, 7 dni dostępu do konta premium, czyli jeżeli to nam się uda zrobić, 7 dni dostaniemy. Następnie 10 automatycznych systemów gaśniczych. Żeby to kupić, musielibyśmy wydać, zakładając, że nie ma promocji, 200 tysięcy. 10 dużych zestawów naprawczych też 200 tysięcy by nas kosztowało i 10 dużych apteczek też 200 tysięcy. Można to wszystko sprzedać po 100 tysięcy, czyli mamy 300 tysięcy. Dodatkowo za tą misję dostajemy 1 000 000 kredytów. Czyli tak naprawdę, jeżeli nie interesuje was te apteczki, sprzedajecie to wszystko, dostajecie 1 300 000 kredytów i 7 dni premium. Słuchajcie, to jest coś fantastycznego. Naprawdę ta misja jest rewelacyjna. Kiedyś, kiedy tam pisałem na forum wielkie swoje żale, że nie ma tego typu misji, nawet do głowy mi nie przyszło coś takiego, że za misję może być 7 dni premium, a przypominam wam, że szykuje nam się jakiś tam mały czołg premium do wygrania w misji. Chyba oni coś takiego tam zrobią. I to jest może wstęp do tego, żeby zobaczyć, oni chcą zobaczyć, ile osób się pokusi o zdobycie tego. No bo mały czołg premium, jeżeli dostaniemy, to oczywiście mówię w przyszłości, to na pewno będzie z miejscem w garażu i będzie to rarytas, chociaż to będzie badziew niesamowity. Dobra, teraz czas na moją teorię spiskową. Otóż teoria jest taka, słuchajcie, biorąc pod uwagę makroekonomię tej gry, coś się zaczyna dziać. Nie upatruję w tym War Thundera, bo ta gra jest na razie, wydaje mi się, w powijakach. Marzenia to są tylko, że ona wyjdzie w tym roku. Wszyscy tam twierdzą na forum, co prawda, bo ostatnio sporo tam siedziałem na forum, że będzie w tym roku, będziemy sobie grać w tym roku. Otóż nie sądzę, po tym co pokazali w tym trailerze najnowszym, bo to na pewno nie jest gameplay, nie sądzę, aczkolwiek czekam z wielką, wielką niecierpliwością. Ale wróćmy do World of Tanks. Co oni robią? Słuchajcie, od 2 miesięcy mamy działania powodujące zwiększoną podaż, można powiedzieć, srebra na rynku, czyli na naszych powiedzmy kontach. Co to powoduje? Robicie dwie rzeczy. Po pierwsze, możecie więcej grać złotymi pociskami. To raz. Po drugie, kupujecie coraz to wyższe czołgi. I to właśnie to drugie chyba tutaj jest kluczowe. Wydaje mi się, że Wargaming chce, aby gracze, którzy do tej pory grali sobie tam powiedzmy na piątkach, szóstkach, siódemkach i spokojnie szła im tam gra bez konta premium, spokojnie sobie zarabiali, teraz
żeby wchodzili na levele wyższe, czyli ósemki, może nawet dziewiątki, a może nawet dziesiątki. I tam już tak łatwo w zarabianiu nie ma. I druga strona medalu może być taka, że zbliża się najnowsza kampania. I właśnie Wargaming chce, żebyśmy mieli coraz więcej tych wysokopoziomowych czołgów, żeby po prostu w tej kampanii brać udział. A jak jest ta kampania, to zaczyna się wydawanie złota, niestety, moi drodzy. Ci, którzy dbają o załogi, niestety muszą goldem płacić za ich szkolenie na coraz to inne czołgi. Dobra, taka jest moja krótka teoria spiskowa, a teraz rzecz niecodzienna, mianowicie moje podziękowania. Tak, otóż, jak wiecie, tam 10 tysięcy subskrypcji już minęło i ja jeszcze nic nie robiłem, ale jakieś tam eventy przygotowałem, nie miałem czasu absolutnie teraz na to. Zresztą jak ktoś śledzi tam, jak ktoś by wszedł na Noobmeter i zobaczył, ile ja grałem przez ostatnie dni, no to naprawdę to było, czasami nawet nie mogłem odpalić WOTA, ale nie o tym. Otóż zdarzyła się rzecz dziwna, bardzo, bardzo przyjemna. Mianowicie dostałem paczkę. Okazuje się, że w paczce był upominek od jednego z widzów z gratulacjami za 10 tysięcy widzów, z gratulacjami za filmy, które robię. Naprawdę było to coś nieprawdopodobnego. Spodziewałem się paczki zupełnie innej. Kupiłem tam sobie kilka rzeczy na Allegro. Moje zdziwienie było niesamowite. Nigdy się... Wiem, że często piszecie mi na PW albo w mailach gratulacje, tam dziękujecie mi za te moje filmy i tak dalej. Jest to niezwykle miłe, a tutaj zdarzyło się, że gość po prostu musiał po pierwsze kupić ten upominek, po drugie musiał przecież no, zakręcić się dookoła tego, zrobić tą paczkę, wysłać ją, zapłacić za to. Jest mi naprawdę bardzo, bardzo miło i no, nie podam tutaj jego nika, ponieważ nie wiem, czy by sobie tego życzył, ale w grze na pewno się z nim skontaktuję. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Ponadto muszę ci powiedzieć, że zrobiłeś mi prezent na urodziny, które co prawda mam za 10 dni, ale jak najbardziej to się liczy i super sprawa. Nawet, słuchaj, nie masz pojęcia, jak pozytywnie wpłynęło to mi, jak determinujące to jest do tego, żeby nagrywać dalej lepsze filmiki. Zwłaszcza, że to się skumulowało z pewnym komentarzem na forum War Thundera, gdzie tam troszeczkę po mnie pojechał jeden z forumowiczów, ale to bardzo dobrze. Ja wam tylko mogę obiecać, że będę coraz lepsze te filmy robił. Postaram się tutaj wymienić ten sprzęt. Na razie to nagrywam na, kurczę, mikrofonie za 30 zł, ale no, brzmi to całkiem nieźle, nie najgorzej moim zdaniem, bo tam jest dźwięk odszumiony. W każdym razie obiecuję, że będę dbał, żeby te filmy były lepszej jakości, w miarę oczywiście możliwości, w miarę czasu, bo pamiętajcie, że no, nie jestem facetem, który utrzymuje się z YouTube'a, tylko mam własną firmę i niestety tam muszę, niestety, na szczęście, może tam muszę kierować swoje działania, a YouTube jest takim, no był czymś bardzo niewielkim, aczkolwiek na tym poziomie już jest troszeczkę pasją, mogę powiedzieć. Także jeszcze raz bardzo, bardzo uprzejmie dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia, moi drodzy.